Proszę pana, tak? Pan będzie jechał tym samochodem? Oczywiście. Przecież pan jest kompletnie pijany. Ja jestem zupełnie trzeźwy. To poruszający film promujący ogólnopolską kampanię Powstrzymaj pijanego kierowcę. Na tym filmie świadek decyduje się na telefon do policji i zawiadomienie o możliwości popełnienia wypadku przez pijanego kierowcę. Trzeba było mu klucze zabrać. Gdyby taki telefon wykonała rodzina sprawcy tragicznego wypadku sprzed 2 miesięcy na ulicy Batorego, dzisiaj żyłby Michał Mordowski, ofiara pijanego kierowcy. Przecież on może dziecko zabić. Organizatorzy akcji liczą na współpracę Polaków z policją i troskę o wspólne bezpieczeństwo. To, co jest istotne w przesłaniu tej kampanii, to, czy ten kierowca pijany, nietrzeźwy usiądzie za kierownicą, zależy także od nas. Od żon, matek, tak, przyjaciół, mężów, wszystkich tych, którzy widzą i być może do tej pory nie reagowali. Co ważne, po wypadku na ulicy Batorego policja w Zielonej Górze odbiera coraz więcej telefonów od osób, które mają podejrzenia odnośnie trzeźwości kierowców. Rośnie ta zgłaszalność, jest takich telefonów więcej. Zwłaszcza no niestety po takich tragediach jak ten wypadek na ulicy Batorego, wtedy mieliśmy zdecydowany wzrost, ale właściwie nie ma dnia, żeby nasi dyżurni nie odbierali takich informacji, takich zgłoszeń. Filmy promujące akcje mają przekonywać do odważnej reakcji, która może uratować czyjeś życie. Będą pokazywać ludziom i zachęcać ludzi do tego, mieszkańców naszego miasta, by w sytuacji, kiedy widzą, gdy ktoś nietrzeźwy siada za kierownicą, reagowali, by nie byli obojętni. Policja w Zielonej Górze od ponad 2 lat walczy z pijanymi mordercami, głównie za pomocą akcji Trzeźwy Poranek. W roku 2013 zatrzymaliśmy 600 pijanych kierujących z artykułu 178a, czyli powyżej 0,5 promila. Oraz 248 pomiędzy 0,2 i 0,5 promila. W ciągu 4 pierwszych miesięcy tego roku zostało zatrzymanych 105 kierowców z poziomem powyżej 0,5 promila. Jeśli ta tendencja utrzyma się do końca roku, będzie to oznaczało nieznaczny spadek liczby pijanych kierowców.